Jezu, co za miejsce. Wow, co to jest? Sporo tu zapasów. Narzędzia, nasiona. O, prowiant raczej już przeterminowany. Plany trochę przykurzone. Sam zobacz. Patrz, symbole piratów. Avery jest w samym środku. Avery i Tew, przewodzący kapitanom. Chyba spisują swój kodeks. Piracką kartę praw. Statek Avery'ego. Fancy. Tak, atakuje Gunsway. Tak to się zaczęło. Nathan, to historia powstania Libertali. Sam, zobacz. A może oni chcieli zbudować park rozrywki? Piratolandię. Sam, spójrz na ten model. To wygląda jak ulica. Myślisz, że to wszystko zbudowali? Z nimi nigdy nie wiadomo. Doskonała robota. Więc co to za miejsce? Coś w rodzaju zaplecza. Boże, to tu opracowali swój plan. Pozostaje pytanie, czy wcielili go w życie. Na pewno. Spójrz tylko. Nie stawia się wszystkiego na jedną kartę, żeby później zrezygnować. No, nie wszystko się zawsze udaje.
No i proszę. Mechanizm się popsuł. O nie, 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 nie. Jakoś na pewno tam wejdziemy. Podnieśmy to razem, dobra? Okej. Okej, do dziura. Rany, ale ciężkie. Myśli na naszą skarbę. Na razie myślę o swoich plecach. Szlak. Wow. A, przed nami kolejna próba. No, na to wygląda. Sprawdźmy, jak to działa. Cały Albasa. Mogołem. Służył na Gunsway. Dlaczego bratał się z Avery? Podobno miał zostać stracony, ale uwolnił się w czasie bitwy i udało mu się wysadzić skład z prochem. O, Avery z wdzięczności wziął go do siebie? Dokładnie tak. A ten drugi? Ponoć z nikogo stał się budzącym postrach fechtmistrzem. Wracam dwa symbole na ręce. Teraz wystarczy je przesunąć. Jest! No i się zaczyna. To teraz? Zobaczmy. Joseph Farrell, William Miles, Tariq bin Malik i Christopher Condent. No już ośmioro. Ten Bin Malik wygląda mi na Maura. Dobrze myślę.
Co robi tak daleko? Berber? Są to my. Chcemy się odpłacić. Sprawdzić odległość, kiedy pada na nie światło. Udało ci się! I reszta załogi. Richard Wand, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz. Chyba wiem, dokąd iść. Zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Aha. Dziwne. Zobaczmy. No dobra, dokąd teraz? Jest. Twój posąg Everiego się znalazł. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Naprawdę? Tak. No to chodźmy, zobaczmy, co dla nas ma. Trochę tu wysoko.
Nathan, tylko szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle twoich dotychczasowych przygód? Zapytaj mnie, jak będzie to wszystko. Nie zerwij się, nie zerwij się! Nie zerwała się. Bosko. Łódź jest na dole. Pan pierwszy, kapitanie. Okej. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Jestem taki podjarany, że dosłownie ręce mi się trzęsą. Znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. A może jedno i drugie. Oto i on. Rany. Miał facet ego. Pomnik jest olbrzymi. Może to my mamy spojrzeć? Może się schować. No, chodź. Sam. O, nie, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. Okej. I do góry. No dobra, kapitanie. Co my tu mamy? Jest. No i? Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa. Bez czaszki. To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszku. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Okay. Co? Mówię okej. O, nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Czyżby Rave? No a kto inny? Szlakbyt. Na wyspę. Uwaga, uwaga! Cholera!
Ja muszę zejść z tej plaży. Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej.